Witajcie, ja jestem Jacob, a oto nowy odcinek Let's Play'a Fable. Dzisiaj, wybaczcie, nie będzie areny, lecz w tym odcinku zrobię wszystkie jakieś pomniejsze questy, których wcześniej nie zrobiłem i trochę pomyszkujemy w tej sękowej polanie, dobrze mówię? I tak, taki pierwszy wątek powiem wam. Widzicie tą aureolę, jak się zatrzymuje, nade mną jest taka aureola. To właśnie symbolizuje, że idę coraz dalej w hierarchii dobroci, tak to powiem, tak to nazwę. O, widzicie? Już niewiele brakuje, żebym naprawdę był strasznie dobry. Taki dobroduszny. Potem do tej aureoli dołączą się motylki, ale to tylko wtedy, kiedy się zatrzymuje, to się wyświetla. A nie, tutaj już przecież patrzyłem. A zaś złym bohaterom wyskakują już powoli różki i się stają łysi przez te rogi w każdym razie. Także fryzury ładnej to wy sobie nie zrobicie. Ale za to będziecie mieli ciemniejsze włosy. No i zacznijmy od takich mniejszych rzeczy, czyli na przykład... Czyli na przykład to będzie tak zwany srebrny klucz, tak właśnie srebrny klucz. O, już jest noc i będą gołe pięści, także w tym odcinku też pokażę wam ostatnią walkę na gołe pięści, o ile mi się uda. Gdzie to było? To było gdzieś tu, tak jest. Tutaj jest taki krąg paprotek i tutaj jest srebrny klucz. O, jest. Dobra, skoro już się zbliża walka, to ja się przebiorę swój taki strój do walki. Zestaw zabójcy, tak jest, tylko dłonie bez rękawic, bez torsu, no i git. Ło, ale ze mnie paker, no jeszcze nie taki bardzo. Następny odcinek będzie poświęcony akurat arenie i chyba go podzielę na dwie części, bo ta arena trochę trwa naprawdę. Jeszcze tam parę dzisiaj questów pobocznych pokażę wam, ale najpierw zajmijmy się tymi gołymi pięściami. A kto przewodzi tą grupą gołych pięści? Nie kto inny niż nasz kochany... pokażcie mi go. Wódz sękowej polany. Tak jest. Nie jest to jakiś kolejny punk czy nie wiadomo kto, tylko wódz sękowej polany. Rozmawiamy. No oczywiście. Tanio. Tak, tak. No jasne. I właśnie w tej tutaj już w sękowej polanie kończy się dobra zabawa, bo tutaj naprawdę trzeba się skupić. Tutaj są bardzo trudni przeciwnicy. Zaraz zobaczycie sami. Zaraz ci dam skopa. Tak jest. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. No. Długo się z nimi walczy, bo są wytrzymali. I przede wszystkim trudni. Także ten mały to dopiero początek. Kurka. Widzicie, zapomniałem, że miałem, że nie mam tego lepszego ataku i tak to się skończyło. Czasami ci przeciwnicy lecą w nieskończoność. Nie wiemy, kiedy wreszcie będziemy walczyć z wodzem. Rzadko za pierwszym razem mi się udawało to przejść. W ogóle mi się nie udało za pierwszym razem. Mimo, że byłem blisko. A z wodzem sękowej polany to naprawdę trzeba ostrożnie. To już naprawdę
jak sam mówił, jest bardzo dobrym wojownikiem. No kurde. Niby mam ten atak, a nie mam. No chodź tu. Dobra. Przebijamy to. Uo. No, no, no. Pa na tą pracę nóg. Patrz. A. I po mordzie. I z buta. I znowu turlanie się, tak jest. Teraz go. I z tej i w pro. Orzesz ty dobry był. Nabrał mnie. Zamiast wejść w moją pułapkę, to ja wszedłem w jego. I z kopa. I z pięści w twarzyczkę. I z kopa. I w twarz. I tak ciągle. O kurka. Naprawdę tutaj trzeba zaplanować dobrą strategię przy każdej walce. Chociaż wszyscy przeciwnicy są tacy sami, nie trzeba się za bardzo starać. I z kopa. I z kopa. Może kiedy ja to robię, wydaje się łatwe, ale gdybyście sami spróbowali, to no niezły orzech do zgryzienia. Ja już to i tak mam wytrenowane, także nie powinno mi tak źle pójść. Ale naprawdę, jak oni nam dadzą kilka ciosów, to już leżymy. Tutaj naprawdę nie ma przelewek. I ciągle trzeba blokować się pięściami. Przy okazji się turlamy. O, dobre. O, fuck. No, jakże cifie. Fuck. Teraz mnie stres wziął nagle. Tak. Co się wozisz? Kurczę, ale ogromny jest. O, fuck. Jest. Zrobiłem unik, już bym je miał na tacy. No, niby mam ten combo, a nie mam combo, noż. No dalej. Poddaj się. Piszcie jak mała dziewczynka. No dalej. Ale mu zrobiłem. No poddaj się. Co jest? Nigdy wcześniej tak długo nie wytrzymywał. Albo to mi się coś wydaje. O, fuck. Nie. Poddaj się. Kurde. I w plecy. Nie wiem, jak ja to robię tak przy okazji. Nie no, mam nadzieję, że nie mam jakiegoś błędu gry i nie będę go nawalał w nieskończoność. Bo taka dobra walka jest teraz. No come on, leję go bez przerwy. Powinien już dawno się poddać. Czy to ja mam specjalnie się poddać? Ja was nie rozumiem, twórcy gry. O, nareszcie. Tak jest. T-
Także brawo dla mnie, trofeum gangu gołych pięści. Teraz to dopiero potęga. Plus 200 sławy. Jestem tak sławny, że już bardziej się nie da. Im więcej sławy, im więcej... nie. Jeśli jesteś dobry i masz więcej sławy, to jesteś bardziej atrakcyjniejszy dla kobiet. Im jesteś bardziej zły i sławniejszy, tym więcej ludzi od ciebie ucieka. Takie już są zasady tutaj w Fable'u. Także, kiedy jesteście złymi, to tylko z jedną kobietą możecie się ożenić, bo później to się nie da w ogóle. I ja wam to później wytłumaczę po arenie, bo będzie jak... Niby okradam tych ludzi, ale... Chociaż mógłbym też okraść tamtego kowala. Ła, ta walka zajęła 10 minut, nieźle. Dobra, zobaczmy, co byśmy teraz zrobili. Już mam. Będziemy musieli oddać książki. Ale w tym celu pójdę do Gildii Bohaterów i tam poszperam trochę w bibliotece, wezmę jak najwięcej książek i zobaczymy się w szkole. O Jezu, nie to. Zobaczymy się w szkole i tam zrobię quest. Także widzimy się za chwilę. I tak, teraz mały poradnik, skąd wziąć książki. Do questu z książkami potrzebujemy aż 25 różnych książek. Jednym z takich miejsc, gdzie możemy znaleźć dużo książek, jest biblioteka w Gildii Bohaterów. Innym też jest sposobem, który jest tak dla złych osób, czyli okradanie domów. Tam jest też mnóstwo książek i to takich różnorakich, rzadkich. W domach możemy znaleźć bardzo ciekawe rzeczy. Niekiedy bardzo rzadkie, których nie znajdziecie nigdzie indziej. I właśnie stąd będziemy brali książki. Smoki. Opowieść o dwóch ostrzech. Nie mówcie, że facet się we mnie kocha. Dziwny ten Fable. No i tak, widzimy się za chwilę, kiedy to ja będę miał wszystkie księgi. Aha, i taka mała ciekawostka, jak wejdziemy tędy przez bibliotekę. Jesteśmy tutaj. I to jest bardzo wyjątkowe pomieszczenie w gildii. Czyli komnata przeznaczenia. Tutaj właśnie zostawaliśmy bohaterami. I przy okazji na każdym z tych ścian znajdują się jakieś momenty z naszego życia. Fajna sprawa. Właśnie na filmach widzimy te obrazy i one później zostają tutaj pokazane. Jeszcze mi brakuje paru. Przy okazji, żeby jedna z takich się odblokowała, kolejna, to musiałbym się z kimś ożenić. Właściwie ile ja już tutaj mam lat? Chyba. Ja mam lat, proszę państwa, 41. Wow, to już powinienem dawno się ożenić. Jak dla mnie. W każdym razie, dobra, widzimy się za chwilę w tej kamiennej altanie. Dobra, jestem znów i czas oddać książki. 25 książek. Dobra, ile my mamy tych książek? Najwyżej się ukradnie jakieś. Chociaż wydaje mi się, że mam ich sporo. Jak tu nie ma. Gdzie ja chowam te... A, walić. W każdym razie mam książki i teraz idę mu je podarować. Proszę bardzo. Tak. Today we'll be studying volume 1 of the Creatures of Albion. Wyciągać karteczki. Now, who here knows what screamers are? I bet you've never heard one, though, have you? That's because they stay away. Przecież podniesie jej ręce. Out in the countryside, it's a rather different story. And you can sometimes hear them crying out in the night. Their scream can pierce even the bravest of men's hearts. Hearing it will not just chill you to the bone, but sap your energy too. According to the sage Richard Phillips,
Może wy się czegoś przy okazji dowiecie, bo ja już to obcykałem. Nie wiem, czy chcecie patrzeć na to, na te wszystkie lekcje i tak dalej, ale i tak je pokażę, żeby zajęło to cały odcinek. A najwyżej, kiedy was nie będzie, to oddam, jak skończę ten odcinek, to oddam resztę właśnie książek. Czerwony kapturek. A nie. Who's the legend in the mask with the strength of 10 heroes? It's Jack. Who's the demon that stalks in the night, dragging their children into hell? Jack. Some say that Jack of Blades has lived forever and is not of this world. But there are those who claim it is not Jack, but his mask that we should fear, and that many men have worn it over the centuries. Whatever the truth, he is not someone to be crossed. Wy jeszcze nie widzieliście Jacka Rzeźnika, ale gwarantuję wam, że zobaczycie go na arenie. Nie będziemy z nim walczyć, to by było samobójstwo. W każdym razie go zobaczycie. Ojej, miła historyjka. Tak, niekiedy to są takie teatrzyki zamiast lekcji. Czy tam nie teatrzyki, ale historie. Being our land for fear of the sword, discovered an island that was true paradise. There were they welcomed by the native folk, with gifts of fruit and fowl and pig and trout, and a strange kind of ale brewed from egg yolk, that the refugees drank till it knocked them out. Soon they were stirred from their peaceful slumbers by the splattery coughs of their gracious hosts, who had taken ill and were dying in numbers of colds their visitors had brought to their coasts. Ere long, the kindly natives were all but extinct, as they knew not how to gather nature's bounty. The fate of the foreigners to theirs was linked. They died of starvation, though surrounded by plenty. Mam błękitne oczy. Few local survivors did their paradise rebuild, erecting this time a great fortress in the sand. It would stop them once more getting killed, lest those bad people from Albion return to their land. Tak, to trochę zanudza cały ten odcinek i w ogóle, ale warto to zrobić. Nie dziennik, ale misje. Misje. Zobaczmy, jakie mamy misje. Kolekcja książek. Nie. Kongo. Nie, czyli takie same brązowe. Świątynia Świata to właśnie tam, gdzie jest świątynia Awo i mamy dostarczyć pieniądze. Ta nagroda pieniężna, to raczej oni dostają nagrodę pieniężną. Nagroda w postaci sławy. Sama nagroda, ludzie. Wy tylko tam rozdajecie pieniądze. Kurczę, zamknęli szkołę. Teraz trzeba się przespać. Chociaż walić to. Dzisiaj nauczę was przy okazji, jak kupić dom i go upgrade'ować. Przy okazji się z kimś ożenimy, bo ten dom nie będzie tak samodzielnie stał. Ja lubię ten dom w kamiennej altanie, ponieważ jest bardzo ładny i duży. Niektóre domy właśnie do kupienia nie mają aż dwóch pięter. To jeden z takich większych. Jeszcze będzie kilka miast, do których będziemy podróżować i tam dopiero będą domy, ludzie. Ale kupić ten. A dobra. Nie. Mamy już dom. Za 1500. Jak widzimy, to jest jakaś rudera stara. Można w tym mieszkać. Jakieś zapyziałe dwa łóżka. Jest taki domek rodzinny.
lecz wolę go zupgrade'ować, ponieważ będzie ładniejszy. O, 500 tylko sztuk złota. Mi to nie przeszkadza, taniocha. No, widzimy, że już coś tutaj się zmienia. Jeszcze 700. Mam dużo kasy, także... O, już można tutaj wieszać trofeum, jest ładnie. I mamy takie ładne łóżka. I to chyba będzie ostatni upgrade teraz. No i to już ostatni. Jak widzimy, teraz wszystko jest na bogate. Półki z książkami, wszystko wysadzane złotem. Łóżka z baldachimem, pełna klasa. Zaje fajnie. Superansko. I możemy robić coś takiego, zaraz wam pokażę. Wieszać trofeum. Dostajemy trofeum po każdej misji, które możemy przewiesić, co nie? Takim najbardziej chyba ładnym trofeum. Nie, nie, żadnych krwi, ludzie. Nie, nie. O, to będzie idealne. Dajemy tutaj, wciskamy ósemkę i nasze trofeum, jakby dyplom, jakbyśmy coś zdali właśnie. Ładnie to wygląda teraz. Widać, że to mój dom. Jest git. Teraz, która jest godzina? Jest już noc. Ale mamy przecież łóżka. I hyc do wyra. Co jest noc? Jak chce ranek. Poranek w sensie. No i już się kończy powoli ten odcinek, także ostatnia lekcja i odcinek z głowy. A następny będzie dotyczył areny, nie martwcie się. Będzie tyle akcji, ile zechcecie. Jak widać na mini mapce, ten domek, który był na brązowo, teraz jest srebrny, bo to jest nasz i w ogóle, i teraz jest zajebisty. Z tego co wiem, teraz można... To znaczy, można wynajmować domy i za to zarabiać. Można też właśnie takie rzeczy robić, jak zabijać sklepikarzy w domach. To jedyny sposób, jaki znam. I te domy później można kupić. Jak zabije się właścicielów jakiegoś domu, to te domy są na sprzedaż. I można z nimi robić, co chce. Na przykład domy jakichś sklepikarzy, to przy tym jeszcze zarabiacie. Dostał smoki i teraz... A long time ago, well before the age of the old kingdom, the skies of Albion were full of fearsome, majestic dragons. They flew wherever they wished, ate the people's livestock, rained down fire on their villages, and distressed their damsels. Then came the kingdom of Argon, and with it heroes who hunted the dragons for sport, almost driving them to extinction. Before long, every home in Albion had dragon scale curtains, dragon claw back scratchers, and dragon foot paperweights. Duh. The few remaining dragons fled to the northern wastes, and there they remain to this day. They are nowhere near as powerful now as they once were. They still represent a hero's ultimate test. To i to tyle z ciekawej lekcji. No i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.